Jeżeli chodzi o Janka Furtaka, oczywiście wyrazy współczucia dla rodziny. Miałem przyjemność grania rok w GKS-ie Katowice z Jankiem Furtokiem po przyjściu z Bundesligi. Także wielka postać. Krzycki, ŁKS całą drużyną na połowie Wisły Kraków. Piotr Głowacki, lewa noga i proszę bardzo, Mokrzycki. Taka akcja sytuacyjna, musi interweniować Patryk Letkiewicz. No świetny początek byłby, gdyby tu padł gol. Bardzo może niepodobna sytuacja. Nie wiem, czy tutaj był spalony, czy nie było. Wydaje się, że chyba uniknął spalonego ŁKS-iak, ale to... Zebranie czterech piłkarzy, ale został Pirulo, Mokrzycki, czeka gdzieś tam z tyłu Dankowski. Michał Mokrzycki na naszych ekranach. W zeszłym tygodniu bramka z rzutu karnego, teraz rzut wolny. Pirulo, lewa noga, Letkiewicz. Niezły strzał, ale chyba za blisko środka bramki. Tutaj Letkiewicz nie mógł tego puścić. Nie minęło 6 minut, a ŁKS już dwukrotnie strzelał na bramkę Wisły Kraków. Dwa dosyć groźne uderzenia. ŁKS-iacy nie zamierzają. Wybijasz. Dużo ciepłych recenzji zbiera w ostatnich tygodniach Mariusz Kutwa, ten 20-latek, który gdy wskoczył na pewnym etapie tego sezonu do podstawowego składu, już tam został ŁKS. I proszę bardzo, jest bramka! Jest 1-0. Jest prowadzenie ŁKS-u w 11 minucie. Lewent Gülen cieszy się z gola. Stałe fragmenty. To działało w poprzednim meczu Wisły z ŁKS-em i działa także dzisiaj na korzyść ekipy z Łodzi. Ale to jest zasłużone prowadzenie. To było bardzo dobre wejście w mecz ŁKS-u i to jest potwierdzenie, ten gol. Myślę, że duży błąd Rodado. On znalazł się nie w tym miejscu, co powinien. On wszedł w bramkę i dlatego nie było spalonego. Po tym zagraniu zawodnik, no nie, zobaczmy, czy mam rację tutaj w tej sytuacji, czy nie. Tak, gdyby ta piłka była tu zagrana, to był tylko Rodado. Tutaj nie było innego piłkarza. Jeżeli dobrze dostrzegam, to właśnie ten zawodnik był w bramce w tym momencie niepotrzebny. Ta przebita piłka, by zawodnik byłby na spalonym, no ale tak się dzieje. Podobna sytuacja jak ze Stalą Rzeszów. Tam były też trudności jak gdyby z tym rozegraniem. Przeciwnik ŁKS-u. Rafał Mikulec i Kamil Dankowski. Mikulec wcisnął gdzieś tę piłkę na głowę Łukasza Zwolińskiego i to w końcu był strzał, po którym nieco bardziej musiał wysilić się Aleksander Bobek. No to już jest rzutca. No jest tego zdecydowanie za mało. Jarok, poczekajmy. Jarok szedł na lewą nogę. I Bekeme, może on strzeli? Tak, robi to, tyle że niecelnie. Tak, zastanawiałem się, gdzie ta piłka leci, bo Bobek trochę w zwolnionym tempie. Ta parada była i zastanawiałem się, czy ta piłka gdzieś zmierza w okienko bramki Bobka, czy jednak obok. Na nieszczęście Wisły jednak obok. No dzisiaj Lewent Gülen zdobył swoją pierwszą bramkę dla ŁKS-u. James Igbekeme w tym sezonie na razie w 12 meczach w tych akcjach animuszu Wiśle Kraków. Bartosz Jaroch do Angela Baeny. Płasko Baena, jest strzał Rodado i broni to instynktownie Bobek. To jest Wisła Kraków, jaką chcą tu oglądać przy Reymonta. Tyle, że musi grać skutecznie. A już Bartosz Jaroch. Przy nim Antoni Młynarczyk. Dzisiaj Antoni Młynarczyk zdecydowanie więcej obowiązków w obronie. Częściej musi właśnie skupiać się na takiej walce fizycznej, na próbie odbioru piłki. Jarasa, jest szansa dla ŁKS-u. Pirulo już w polu karnym. Lewa, prawa noga Pirulo i Patryk Letkiewicz. To była szansa. Arasa był w centrum, zastanawiam się. Nie jest dobra, tutaj trzeba by chyba zagrać. Jeszcze raz, nieco lepiej. Dobra piłka, strzelanka! Tak, wcisnął to Łukasz Zwoliński. On potrafi się doskonale odnaleźć w tego typu sytuacjach. Kolejny mecz z rzędu z bramką Łukasza Zwolińskiego. Bramką, która ponownie daje Wiśle remis. No i w końcu Kiszu żył większej mocy, mocniej uderzył tą piłkę. Ta piłka minęła ten bliższy słupek, chyba nawet dalszy, i ten Zwoliński, to taki snajper, gdzie potrafi się znaleźć. Ta ostatnia intuicyjna też, myślę, bramka z meczu ze Stalą Rzeszów, kapitalna. Dzisiaj to trzeba było właśnie takiego napastnika, który wie, gdzie się ustawić, wie, gdzie ta piłka spadnie i był tam, gdzie trzeba, na dwa razy. Ale docejmy jeszcze Alana Urygę, bo on tutaj asystował, chyba asysta zostanie mu zanotowana, bo jeszcze powalczył o tę piłkę tuż przed linią bramkową.
Łukasz Zwoliński, ale bez tej główki Alana Urygi strzału Zwolińskiego by nie było. No tak, na szczęście dla niego za tym drugim razem się udało. Gdyby nie strzelił, to pewnie noc byłaby nieprzespana, bo już przy pierwszym kontakcie... Podłączył się Jaroch do tej akcji. Od razu w pole karne zagrywał właśnie Federico Duarte. Z drugiej strony zagrana piłka w pole karne i prosto w ręce Aleksandra Bobka po tym strzale Kiakosa. Rozwiązań nieschematycznych. Janis Kiakos do Dudy. No i jeszcze raz z piętki do Duarte. Duarte się w tym połapał. Lewa noga prosto na głowę Wiecha. Jeszcze Kiakos zmusił do interwencji Aleksandra Bobka. Dobre wejście zawodnika z Grecji. Bartosz Jaroch. Kolejne dośrodkowanie i będzie kolejny rzut. I Duda. Jest strzał, gol! Łukasz Zwoliński! 90 minuta, duplet Łukasza Zwolińskiego, 2-1 dla Wyszykraków. No to czekali się, no że tyle sytuacji Zwoliński nie miał, ale pokazuje ci się, że jest snajperem. To kto brał udział w tej akcji? No Duda, no ten, którego chwaliliśmy jeszcze w drugiej połowie i myślę, że jemu Wisła zawdzięcza bardzo dużo za to, że ta gra była lepsza, za to, że te zagrania były lepsze, mądrzejsze. Myślę, że ten piłkarz o tym decydował i to kluczowe też zagranie do Zwolińskiego. No idealne, natomiast to też trzeba pochwalić Zwolińskiego za to, jak się złożył, jak strzelił, jak uderzył, jak dostawił nogę, bo to było naprawdę w wielkim stylu. Wolej Łukasza Zwolińskiego. Daje Wiśle Kraków prowadzenie w tym spotkaniu. Ósma bramka Łukasza Zwolińskiego w tym sezonie i trzeci dublet w bieżących rozgrywkach Betclic pierwszej ligi. Brawa dla zdobywcy bramki, brawa dla asystującego. Wspominaliśmy, że muszą umieć interpretować te zagrania, te podania Kacpra Dudy, jego koledzy. Jeszcze może nie wygrali, ale to jest naprawdę bardzo dobra droga, żeby tutaj wybronić to. Atakował Jędrzej Zając, a potem strzelał Łukasz Zwoliński. Dwie minuty do liczonego czasu. ŁKS nie rezygnuje. ŁKS atakuje. Lewet Gülen i strzał nad bramką. Ależ mogli odpowiedzieć szybko. Czasami tak jest. Przeciwnik strzela gole, za chwilę szybka odpowiedź. I tu był taki moment, żeby strzelić tego gola. Zobaczmy, kto tam przestrzelił. Kto nie wykorzystał tej sytuacji naprawdę. To było... Takie mam wrażenie, tutaj Gülen do niego zagrywał. No ma ten wynik w garści w tym momencie Wisła Kraków, a kolejna akcja ŁKS-u przerwana. Na ile pozwoli jeszcze Jarosław Przybył? Na niewiele. 2-1. Wisła Kraków podnosi się. Wisła Kraków po remisie ze Stalą Rzeszów.